Dzień dobry Państwu, witamy w programie Rozmowa Echa 24. W studiu gościmy Piotra Grudzińskiego, rzecznika prasowego Polskiej Grupy Uzdrowisk. Dzień dobry. Panie Piotrze. Panie Piotrze, prosto z mostu zapytam, jak grupa uzdrowisk, której Pan rzecznikuje, pomaga uchodźcom z Ukrainy? Myślę, że teraz w Polsce trudno znaleźć jakąkolwiek firmę, czy instytucję, czy osobę, która nie byłaby w to zaangażowana. No i tak samo nasze uzdrowiska, tutaj te uzdrowiska na Dolnym Śląsku, czyli Świeradów, Cieplice, czy uzdrowiska kłodzkie także zaangażowały się w tą pomoc dla uchodźców w Cieplicach. W Kudowie mamy dwie duże grupy, które przyjęliśmy z polecenia wojewody. W Świeradowie bardziej w charakterze takim indywidualnym, ale też jest kilkanaście osób. No i cóż, no spontaniczna też decyzja, spontaniczna organizacja. Przyjechały autokary, zaopiekowaliśmy się tymi ludźmi, tutaj bardzo duże podziękowania i taki szacunek dla naszych pracowników, którzy no, bardzo często poza swoim zakresem obowiązków po prostu poświęcili swój czas, energię, żeby się tymi ludźmi zaopiekować. No i tym sposobem mamy blisko 150 osób tutaj w naszych obiektach już rozlokowanych, naprawdę w wyjątkowo dobrych warunkach, bo są to obiekty sanatoryjne, więc... Czy jak w hotelu? Jak w hotelu. Dla wielu osób także jest to też wygodne, ponieważ no, jesteśmy w stanie także pomóc lekarsko na miejscu, bo dysponujemy personelem też tym medycznym, tak? Więc wszelkie te niedogodności związane z tym trudem podróży, mamy na przykład taką grupę, która kilka dni była w podróży, ta, która dojechała do nas do Kudowy, no z naszych obserwacji wiemy, że są pozytywnie bardzo zaskoczeni tym miejscem, do którego trafili, zwłaszcza, że uchodźcy z Ukrainy trochę boją się tych małych miejscowości. Tak, tak. Głównie chcą jechać do Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska. Tak. A tu się okazuje, że w takiej Kudowie na przykład no, jest po prostu bardzo duży pozytywny odbiór. Tak, mieszkańcy pomagają, wspierają, zbierają dary dla nich, jeśli są jakieś potrzebne. Plus się okazuje, że te małe miasteczka są nierzadko lepiej nawet przygotowane na to przyjęcie tych uchodźców niż duże miasta. To, co tutaj Państwo też musicie zaobserwować we Wrocławiu, w tych punktach zbiórek, czy w tych punktach relokacyjnych, czy na dworcu, czy w innych, no to przypomina trochę takie sceny, które znamy z telewizji, tak? Jak były kryzysy uchodźcze w innych krajach. Natomiast no, w małych miejscowościach się to dzieje bardziej, jak jest to bardziej tak, powiedzmy, w takim charakterze spójnym, uporządkowanym, mniej emocji, mniej też jest tych ludzi. To wszystko naprawdę, mam wrażenie, że dla tych uchodźców jest dużo bardziej też komfortowe, bo no nie ma takiego harmideru, nie ma takiego po prostu zgiełku przy tym tutaj związanego. Czy ci uchodźcy chcą zostać? No wiadomo, że nie docelowo w uzdrowisku, ale w miejscowościach, w których się znaleźli. Czy planują wyjazd gdzieś indziej w Polskę, może do innego państwa w Europie, czy też no, chcą wrócić do siebie na Ukrainę? Ciężko jest w tej chwili powiedzieć, bo to są takie no, gorące dni i ta sytuacja jest zmienna. Natomiast znaczy na ten problem trzeba spojrzeć bardziej globalnie, bardziej z perspektywy dystansu i czasu. No, dzisiaj to, co my mogliśmy, mówię to nie tylko uzdrowiska, ale my w ogóle jako obywatele, jako Polacy, no, naszą rolą jest zapewnienie tego bezpiecznego dachu i schronienia. Tak? Ci ludzie potrzebują kilku dni na to, żeby dojść do siebie, żeby się trochę odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Przemyśleć sobie sprawy. Jest bardzo dużo sygnałów takich, w których ci ludzie chcą wracać na Ukrainę. Zresztą powiem szczerze, że no my oglądamy telewizję, tak? Widzimy te relacje internetowe. Natomiast spora część kraju, Ukrainy, i to znam z pierwszej ręki, z relacji znajomych, moich przyjaciół, którzy mieszkają na Ukrainie, no dalej stara się normalnie funkcjonować. Tak? Są dalej zakłady pracy, które potrzebują pracowników i gro tych ludzi, która uciekła nie stricte z tych obszarów objętych działaniami wojennymi, teraz zastanawia się nad powrotem. No bo tutaj jakby są skazani trochę na nas, na naszą w cudzysłowie łaskę, tak? Bo jest problem językowy, dokumenty, znalezienie pracy, jakie tak, pracy. Tak, bycie uchodźcą, no to jest... Na nikogo nie jest komfortowe, tak? Więc tutaj my staramy się w jak najszybciej tych ludzi usamodzielnić. Usamodzielnić nie po to, żeby oni u nas zostali i się zagościli na zawsze, tylko po to, żeby mogli świadomie, samodzielnie podejmować decyzje związane na przykład z powrotem. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że ludzie chcą być aktywni tutaj lokalnie, chcą pracować, szukają pracy, zajęć, dzieci poszły do szkół, uczą się języka polskiego i my też w tym oczywiście pomagamy. Natomiast co będzie za miesiąc, za dwa, no nikt nie wie. Na pewno w rozmowach z tymi ludźmi, zarówno z tymi gośćmi, którzy są w naszych uzdrowiskach, czy zarówno w mojej miejscowości, gdzie też jestem zaangażowany w pomaganie tym uchodźcom,
z rozmów wynika, że oni by chcieli jak najszybciej wrócić na Ukrainę. No tylko, że są to wszystko trzeba spłacać indywidualnie. No, znamy przypadki osób, które nie mają tych domów, tak? Te domy zostały zniszczone. Po co mają do tego wracać? No i gdzie? Tak? I gdzie? Tak. I tak dalej. Więc no, sytuacja jest rozwojowa, natomiast mówię, my zarówno tutaj ze strony instytucjonalnej, jak i państwa, no wydaje mi się, że zdaliśmy ten egzamin i musimy tym ludziom na razie zapewnić ten czas i bezpieczeństwo, żeby mogli świadomie, samodzielnie te decyzje podejmować. Piotr Grudziński jako jeden z pierwszych Wrocławian rzucił wszystko i pojechał na granicę pomagać. No ja, pan się uśmiecha, ale myślę, że tutaj nie ma się co śmiać. No tutaj duży szacunek dla pana i dla takich ludzi jak pan, ponieważ pan po prostu, podkreślam, rzucił wszystko i kiedy wybuchła wojna, pojechał na granicę pomagać tam uchodźcom. Mhm. Zanim pan tam dotarł, bo chciałbym, żeby pan nam opowiedział, jak to wyglądało w pierwszych dniach wojny w Przemyślu, gdzie pan był w medyce, ale zanim pan tam pojechał, no to zrobił pan zbiórkę rzeczy najpotrzebniejszych wtedy dla uchodźców, to były, zdaje się, płotyliki samochodowe, tak? Mhm. Tak, tak. No to jest taka sytuacja, która myślę, że zdarzyła się u wielu osób, tak? Czyli jakby ta sytuacja związana z wojną, ze strachem, nagle no, oglądamy ją z zaszklanych ekranów, okazuje się, że ona dotyczy także naszych bliskich znajomych i de facto nas samych jako Polaków, tak? I, no i tutaj też taki był po prostu impuls, myślę, że ten impuls był w wielu milionach domów w Polsce, że należy jakby wyłączyć te telewizory i coś zrobić. No i u mnie się to tak potoczyło, że poprzez kontakt z jednym z wolontariuszy na przemyskim dworcu dostałem informację, że brakuje tam po prostu fotelików dla dzieci, które to później po tej Polsce były rozwożone później już czy przez straż pożarną, czy przez indywidualne osoby. No, no bo dodajmy, wytłumaczmy może dlaczego, bo nie wszyscy wiedzą. Mhm. Dzieci z matkami przejeżdżały pociągiem bardzo często, tak, albo przychodziły na piechotę przez granicę. No i później takie dziecko, na przykład roczne, prawda, trzyletnie, tak, pięcioletnie, tak, no to nie można przecież, jak wszyscy wiemy, no, wozić jak się chce samochodem. Musi być dla bezpieczeństwa foteliku, a tych fotelików nie było. No, nie było. A było ich potrzeba nagle tysiące. Bardzo dużo. Przewieźć prawdopodobnie można, natomiast no, chodzi o to też, żeby to było w bezpiecznych warunkach. No i tutaj bardzo szybko żeśmy się zorganizowali w kilka osób, tutaj także w sumie pojechaliśmy w 7 samochodów, tak? Mieliśmy pojechać w 2 osoby, nagle kiedy się spotkaliśmy na jednym z parkingów pod centrum handlowych, przyjechaliśmy to 100 z tych fotelików, którzy mieszkańcy Wrocławia i Sobótki, bo ja przywiozłem rzeczy z Sobótki, przyniosła, była tak wielka, że ja też jeszcze dzwoniłem nawet do swojego ojca z pytaniem, co robi na weekend, bo zapraszam go na wycieczkę na wschód i też 70-letni facet po prostu rzucił wszystko i przyjechał. Pojechaliśmy tam z niemałymi problemami, no i powiem szczerze tak, że to są takie rzeczy, które myślę, że do końca życia każdy z nas gdzieś zapamięta, no bo ta pomoc po prostu tam autentycznie była potrzebna i te foteliki się przydały. Później do naszej akcji dołączyła bardzo duża sieć sklepów z fotelikami, nie będę jej wymieniał, ale teraz sytuacja jest rozwiązana trochę systemowo, bo 11 salonów sprzedających foteliki zbiera te foteliki i je regularnie na granicę dostarcza. No i oczywiście jak już zdeponowaliśmy te nasze dary, no to na pusto nikt nie chciał wracać i każdy z naszych 7 samochodów, który byliśmy, kogoś tutaj na Dolny Śląsk przywiózł. Część tych osób trafiła nawet do naszych domów na krótki okres czasu. No ja miałem też przyjemność zawieźć panią, która po prostu wyszła z dworca zagubiona i zawiozłem ją do Świdnicy razem z dzieckiem. No, no są to rzeczy, myślę, że to nie warto o tym opowiadać, bo bardzo dużo ludzi to przeżyło, tak? I ja wśród znajomych, no pan także pewnie wśród swoich znajomych, jest po prostu setki, jak nie tysiące osób, które są w to zaangażowane. I opowiadanie o tym, myślę, że ci ludzie doskonale to samo przeżyli po prostu, tak? Ten moment takiego sprawdzenia się dla nas jako Polaków, jako ludzi po prostu, tak? Że nagle potrafiliśmy w jeden wieczór zmienić swoje myślenie na temat podziałów, które są chęci pomagania, czy brutalnie zburzyć stereotyp Polaka niechętnego uchodźcom, tak? I to się wydarzyło i ta fala tej pozytywnej emocji dalej trwa. Oczywiście pojawiają się problemy, pojawia się jakby już trochę zniechęcenie. Jak to się mówi, weszliśmy już w etap fazy miesiąca miodowego, po pierwszej ekscytacji, po pierwszym spotkaniu tą sytuacją. No i teraz trochę musimy się sami teraz dobrze z tym organizować. To jest jakby osobny już zupełnie obszar, o którym możemy oczywiście porozmawiać, ale a propos samej tej decyzji o wsparciu, o pojechaniu, myślę, że te decyzje zapadły. Poznałem fantastycznych ludzi na granicy. Do tej pory mam z nimi kontakt. To są ludzie, których po prostu poznałem, którzy czekaliśmy, żeby komuś pomóc zabrać. Mi na przykład obca osoba zostawiła powerbank do telefonu, tak? Bo ja byłem też cały czas na telefonach i
odesłałem po prostu obcej osobie po dwóch dniach ten powerbank zupełnie. No są takie sytuacje, które no, naładowaliśmy trochę akumulatory człowieczeństwa, jak ja to mówię, na dłuższy czas. No i super, panie Piotrze. Pan jest, no jeszcze raz gratulacje za postawę. Na pewno dzieci i małżonka są z pana dumne i bardzo dobrze. Natomiast pan pracuje, mieszka we Wrocławiu i w Sobótce. Tak. I chciałem zapytać, jak wygląda tak z pana punktu widzenia, prawda, mieszkańca, pomoc już tam nie rozdzielajmy, samorządowa, rządowa czy wolontaryjna właśnie dla uchodźców w dużym ośrodku i w mniejszym. Powiem Państwu tak, że tą pierwszą rzecz, która mi się rzuciła w oczy w drodze powrotnej, już jak wracaliśmy z tej granicy w sobotę 27 lutego, to jest to, zdaliśmy sobie sprawę, że ta pomoc jest kluczowa tutaj na miejscu, dla tych ludzi, nie tam na granicy. Tam jest oczywiście straż pożarna, są służby, to w ogóle w tej sytuacji chaotycznej, takiej niespodziewanej, naprawdę można być dumnym z tego, że mamy takie, a nie inne instytucje w Polsce, które się naprawdę w godzinie prawdy się sprawdziły. I to widziałem na własne oczy, widziałem tą sympatię, chęć pomocy ze strony policjantów, strażaków, no tych wszystkich służb. Naprawdę nie mamy się czego tutaj wstydzić. Natomiast problem jest tu w momencie, kiedy ci ludzie trafiają do nas 500 km od granicy, wychodzą z tego pociągu, wychodzą z tego autokaru i są pozostawieni tak naprawdę sobie. No i oczywiście mamy tutaj we Wrocławiu bardzo duże grupy wolontaryjne, które de facto wyłapują tych uchodźców, naszych gości, opiekują się z nimi, zapewniają podstawowe produkty, później są rozlokowywani, czy poprzez służby te powiedzmy rządowo-samorządowe, czy poprzez indywidualne domy, bardzo duży swego czasu działał tutaj bank mieszkań także na dworcu. Ja wiem, że w tej chwili on już nie funkcjonuje, bo po prostu tych mieszkań fizycznie we Wrocławiu nie ma. Ale to też jest jakieś tam kolejne zadanie dla naszych rządzących, żeby starać się o szukanie relokacji tych uchodźców dalej na zachód Europy, tak? Bo my sami nie jesteśmy w stanie przyjąć tych ludzi. Zresztą zobaczcie Państwo, nie mamy ani jednego obozu dla uchodźców, tak? No skąd się to bierze? Mamy ich wszystkich po prostu w domach, a nawet jeśli pojawiają takie ośrodki, takie noclegownie, no to one mają charakter krótkotrwały. Nikt wiadomo, że ci ludzie tam nie będą dłużej mieszkać, po prostu będzie się szukało im dalej jakiegoś miejsca. Jeśli chodzi o ciężar gatunkowy samorządu, dużego miasta, małej miejscowości. Zupełnie innej sytuacji jest wrocławski samorząd. Nie wiem, ile w Urzędzie Miejskim Wrocławia i podległych mu służbach pracuje osób. Kilkanaście tysięcy osób. Tak? Więc jakby ta możliwość żonglowania tymi pracownikami, delegowania im nowych zadań wynikających z potrzeb sytuacji jest na pewno dużo większa. Natomiast w małej miejscowości, tak jak u nas w Sobótce, urząd jest po prostu, departamenty czy działy w tym urzędzie nierzadko mają po prostu jednego czy dwóch pracowników, tak? Więc tam ta możliwość delegowania w tych sytuacjach jest po prostu ograniczona. U nas udało się zorganizować to w ten sposób, że był bardzo duży odzew społeczny. Mamy blisko setkę wolontariuszy, która we współpracy z gminą, z samorządem przejęła punkt zbiórki darów. W tej chwili też inne działania podejmujemy. Mamy już kursy języka polskiego, zanim te procedury w tych urzędach przejdą. Wybranie, konkurs, zadanie publiczne, umowa, dotacja. No my już te kursy robimy, tak? Po prostu znaleźli się ludzie dobrej woli, sfinansowali wynagrodzenie nauczycielki. Nauczycielka skrzyknęła, mamy trzy grupy już. Ten polski bardzo dużą popularnością się cieszy, już realizujemy. Organizujemy teraz też bank pracy, tak, żeby tym ludziom po prostu dać jakieś zajęcie, czy tymczasowe, czy stałe. Jesteśmy w kontakcie z lokalnymi przedsiębiorcami. Ale to się wszystko dzieje na kanwie społecznej. A mówię o tym dlatego, że my musimy normalnie dalej funkcjonować, więc ja osobiście uważam, że wolałbym, żeby urząd dalej zajmował się swoimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem gminy, tak, czy samorządu, tak, no bo życie trwa. A jeśli są ludzie, którzy mogą po cegiełce dołożyć, to niech oni to robią, tak? Niech oni to robią, niech to się dzieje, bo wszyscy robimy to w dobrej wierze. No właśnie, i obyśmy współpracowali, nie obarczali się też pewnymi problemami, bo to też niestety ma miejsce w Polsce, ale na szczęście nie tak mocno, jakby się mogło na początku wydawać. No idziemy chyba razem wszyscy do przodu. Myślę, że przyjaźń pomiędzy narodami stała się faktyczna już, tak? To jest ogromny zysk z tego przerażającego czasu. Panie Piotrze, kończymy wywiad, bo czas się nam niestety kończy. Mieliśmy przyjemność gościć Piotra Grudzińskiego, Polska Grupa Uzdrowisk, ale przede wszystkim wolontariusza, który naprawdę kawał dobrej roboty dla Ukraińców zrobił podczas tej strasznej wojny. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.